Hej, cześć, witajcie w 35. odcinku Mega Kampanii Bałkanami. Jedziemy dalej. Już niedługo zaanektujemy sobie Bułgarię, zostało tylko 8 lat do tego. Powolutku znowu zarabiamy kasiorę. No i tutaj Korpan podbija kolejne części Anatolii i Grecji. Niestety, bo w sumie jest teraz naszym rywalem i wrogiem. Oj, niestety mamy problemy wojskowe. Bo nasi starzy oficerzy nie chcą uznać nowych technologii i moglibyśmy przyznać im rację, ale za to będziemy mieli gorsze armie albo w sumie mieć gorsze dowództwo czy gorszą technologię, to jest pytanie. Tylko że te nasze dowództwo i tak nie jest już jakoś specjalnie dobre, więc nie chcę znacząco pogarszać jego stanu w razie gdybyśmy musieli niedługo walczyć. O, Epir zaatakował Tesalonikę, czyli w sumie jeszcze mniej zostanie z tej Tesaloniki. Chociaż ganiają się teraz w kółko. Czy to jest wojna jeden na jednego? Nie, jeszcze Anatolikon pomaga Epirowi. A to zabawne w sumie, bo Anatolikon dalej ma tu jedną prowincję. To nie wygląda najładniej. I sobie tą prowincję też wzięli. Dziwne to całkiem, czemu nie wzięli, nie wiem, Seres albo coś takiego. No teraz to całkiem brzydko wygląda. No ale cóż, nie nasza sprawa. W ogóle mamy 3% kultury bułgarskiej w naszym państwie, chyba w całej jednej prowincji, dokładnie w Ohridzie. O, złota era Połabi się zaczęła. O, i zobaczcie co powstało. A mianowicie Korpan utworzył nowe państwo. I teraz będzie jeszcze potężniejszy. Zjednoczył pod Turasami większość Anatolii. I teraz jak spojrzymy, to kulturowo jest ich jeszcze więcej. I tych Greków zostało, no w sumie nie aż tak mało, duża część z nich jest w sumie pod władzami nawet Arabii, nie Turków. No i co teraz zrobić? Czy pozwolić temu Korpanowi być silnemu? O, niestety nasz super dowódca też zmarł. Pozwolić im być silnym po to, żeby ta Arabia miała jakąś kontrę, chociaż no nie ma, i tak jest turbo potężna. Ewentualnie moglibyśmy spróbować ich atakować, albo... W sumie nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Dobra, mamy jakiegoś dowódcę, nie najlepszego, ale jakiś jest. No i Korpan teraz nas wziął na rywala. Weźmy następnego i ten drugi jest w sumie bardzo słaby. Jeszcze dobudujmy troszeczkę tej armii. Nowy level profesjonalizmu. W sumie pierwszy level profesjonalizmu wbiliśmy. Moglibyśmy też elitarne regimenty wprowadzić, które byłyby troszeczkę droższe, ale łatwiej byłoby je szkolić. Droższe o 15%, w sumie nie jest to takie złe. Możemy właśnie wprowadzić je i teraz będziemy mieli je znacznie lepiej wyszkolone. A technologię jeszcze trochę możemy poczekać, więc zabierzmy się za następne idee i zainwestujmy też w regimenty dodatkowe. O, złota era Sycylii, bardzo ciekawe. A nam do złotej ery w sumie brakuje to, żeby mieć duże miasto. Jak tam ziemie przez nas posiadane? 35%. Szlachta ma też 56%, a inne stany mają 2,5%, czyli całkiem niewielką ilość. Ale chcielibyśmy mieć i tak sporo więcej. Przydałoby się te 40%, moglibyśmy trochę zabrać. No i w sumie zabralibyśmy idealnie, żeby mieć ponad 40. Dobra, zróbmy to. Wszyscy będą dalej lojalni, bo mamy naprawdę sporo lojalności estatesów. Złota era czeska się rozpoczęła. O, generacja tchórzy, no właśnie zauważyłem, że niestety nasze państwo od dłuższego czasu nie walczyło i teraz stało się dosyć słabe, więc musi to zostać zmienione, ale niestety nie za obecnego władcy, który nie ma żadnej ambicji wojskowej. No, Szwecja wzięła nas na rywala również. Co to jest? A Cili zostało tutaj wyzwolone z Karyntii i teraz oni posiadają te terytoria. A zobaczmy, jestem w stanie jakiegoś sojusznika może wziąć fajnego? Wołoszczyznę albo Czechy, o właśnie, sojusz z Czechami, oni są potężni, to nam się bardzo przyda. Jeszcze mariaż z nimi weźmiemy. Aha, i ten mariaż skończył się praktycznie od razu, zabawne, trzeba wziąć następny. No i teraz moglibyśmy zrobić to, dzięki czemu dostajemy, o właśnie, takie roszczenia. Aha, i Epir, który wypowiedział tą wojnę, ją przegrał i został w pełni zaanektowany przez Tesalonikę. Co jest w ogóle naprawdę zabawne. I mamy teraz roszczenia o takie.
Więc moglibyśmy tutaj niedługo coś podbić. Następna misja jest odzyskanie Macedonii i spacyfikowanie Albanii. O, teraz czas na doktryny militarne. Tutaj pójdziemy w jakość na pewno. O, sustain discipline, albo ewentualnie w defensywę. A, tam zmarł nam doradca, tym się zajmiemy później. Mamy też inżynierię militarną na przykład, albo zorganizowanych dowódców wojskowych, co jest bonusem do reinforce, supply'a i tak dalej, czyli w sumie do logistyki. Defensywa daje nam for defensa, a tu mamy lepsze bonusy do trenowania armii. O, i dłużej to ten trening nie będzie spadał podczas bitwy aż tak szybko, więc to jest całkiem niezłe. Też weźmy dyplomatę jakiegoś tutaj. W Zagrzebiu fort jest gotowy, w sumie już od dłuższego czasu był gotowy. Ale tak, zbliżamy się powolutku do aneksji Bułgarii. No, jeszcze jakiegoś tutaj artystę zyskaliśmy, który robiłby swoją pracę trochę taniej niż inni potencjalnie. A i mamy niekompetentnych dyplomatów, nie no, fajnie. Bardzo fajnie. O, i możemy też wybrać po stronie jakiegoś, którego z naszych stanów się postawimy. Najbardziej lubi nas szlachta, a najmniej mieszczanie. I w sumie szlachta to są jedyni, którzy mają jakieś faktyczne wpływy, ale z drugiej strony, jeżeli postawimy się po ich stronie, to może się staną zbyt mocni. A, mamy jeszcze patriarchów. No dobra, niech będą patriarchowie, którzy mają bardzo mało ziemi, ale teraz mają troszeczkę więcej. Możemy już technologię powolutku brać. A, za rok będziemy na bieżąco, niestety. I pojawił się kolonializm. I nie w Anglii, a w Grenadzie. Anglia, z tego co widzę, właśnie kolonii nie ma. Xenxir jeszcze Colonial Nationów również nie ma, ale chyba ma prowincję w Nowym Świecie, skoro tam się właśnie kolonializm pojawił. A z drugiej strony Anglia też już może mieć jakieś prowincje. Możemy to zobaczyć patrząc na ich ideę i nie mają jeszcze. Oni dopiero na trzecie wezmą kolonizację, więc będą tam troszeczkę później. O, Włochy chyba ponownie piracą nas albo coś takiego. W sumie zobaczmy, jak handel wygląda. Nie no, do Włoch płynie w sumie całkiem mało. Do Wenecji 0,3 dukata. Tutaj 1,7. Do Genui. I zostaje tu 5,3. Ucieka nam 3,5. Więc bywało gorzej. I Włochy w sumie w żaden kierunek nie ciągną tego handlu, co zabawne. O, Benevent nas wzywa do wojny. Zobaczmy, co się stało. Benevent zaatakował Tesalonikę, którą chce podbić. I ma on roszczenia na podobne rzeczy, na które my mamy roszczenia. Oj, nie spodoba nam się to, co robi Benevent. Absolutnie nie. Mamy zaznaczone, że chcemy te terytoria. Dobra. Zaakceptujemy dołączenie do wojny. Walczymy z Anatolikonem i z Tesaloniką, czyli w sumie jedynie z Grecją. Najważniejsze jest, żeby dostać się na te terytoria, zanim zrobi to Benevent. Bo dzięki temu oni nie będą mogli tego wziąć. Tylko my to potencjalnie dostaniemy. Chociaż oni tego też chcą, więc praktycznie na pewno nam tego nie dadzą. Nie żeby mi to robiło różnicę. O, tu też jest fort. Jest. Więc będziemy to okupowali i w razie czego nie damy im tego. A, i weźmy technologię wojskową. Mamy teraz trochę lepsze armaty, które dalej nie są świetne, ale nie są przynajmniej tragiczne. Tu mamy jeden siege'a. Właśnie, jak tam flota? Zobaczmy, tak. Nasi sojusznicy miażdżą im flotę. W sumie tutaj zostawmy wojska bułgarskie, a samemu wyślę armię, żeby pokonać tutaj wojska Tesaloniki, aby na pewno nie mogli naszych fortów okupować przykładowo. Również tutaj wyślemy, bo w sumie idzie im zajebiście dobrze i szybko w okupacji tego fortu, co jest bardzo dziwne. Właśnie, mamy pożyczkę, a ja zapomniałem jej spłacić. Dobra, bijemy się z nimi, wygraliśmy. Jest okej. Nie poszło nam świetnie, ale mogło być gorzej. O, obraziło nas Cili. Ale cokolwiek. Nie przejmujemy się tym za bardzo. To jest ta armia z armatami? Tak. Oni tutaj w stanie są to okupować. W ogóle Bułgaria zrobiła sobie 18 tysięcy żołnierzy na czas wojny, co jest naprawdę dużo i w sumie dziwne, bo podczas pokoju mają nawet nie połowę, tylko jeszcze mniej. Dobra, wezwijmy w takim razie podatki wojenne i teraz już nie tracimy aż tyle kasy, bo wcześniej całkiem źle nam szło z tym. Miejmy nadzieję, że następnej pożyczki nie będzie trzeba brać.
Aha, jesteśmy z dyplomatyczną technologią w ogóle nie jedną, a dwie do tyłu. To nie jest najlepsze. Ale kolonializm powolutku zaczyna się tutaj pojawiać, więc zainwestujmy jeszcze więcej, żeby się tu zaczął pojawiać. Zobaczmy też nasze edykty, bo przydałoby się część z nich pozbyć tam, gdzie nie za dużo robią obecnie, żeby trochę więcej zarabiać. O, tu jest jeszcze jedna armia. Właściwie to ich ostatnia armia tu się znajduje. A my ich miażdżymy znaczącą przewagą liczebną. No, zostali pokonani całkowicie. O kurde, dobra, biją mnie na morzu, sojusznicy nie chcą pomóc. Wycofajmy się. Aha, to była moja flota handlowa i straciłem dwa okręty przez sojuszników, którzy mieli to w dupie. Fantastycznie. Oj, mamy jakieś problemy z naszym następcą. Stracił trochę legitymacji. O, i rzeczywiście, oddali nam część prowincji. Całe cztery. Więc jednak nie wystawili nas całkowicie w Benevencie. Oczywiście dali nam wszystko to, na co oni sami roszczeń nie mają. I skończył nam się mariaż z Prowansją, więc go odnówmy. O, zintegrowaliśmy także Bułgarię, która ponownie wróciła do jedynie 8 tysięcy żołnierzy tuż przed aneksją. I ma także piechotę, której nie chcemy. Ile w ogóle powinna nasza armia mieć? Coś koło 25 tysięcy piechoty, więc w sumie będziemy mieli jedną armię z pełną linią jedynie. Odnówmy mariaż z Beneventem, który w sumie nas już tak średnio lubi, więc poprawmy z nimi relacje. Też tutaj trzeba zrobić stejciki. Jeszcze możemy przekonwertować dwie apostolickie prowincje, co zrobimy później, bo teraz trzeba skorować nowe terytoria zdobyte. A, i tutaj w Veri zdobyliśmy dosyć ważny fort w górach. A, i pojawił się kolonializm w pierwszej naszej prowincji, w Splicie. No, teraz będzie się całkiem szybko pojawiał, więc możemy odpalić advancement jeszcze tutaj. Tylko tracimy sporo kasy. O, ikona została przez nas stracona. Więc przestańmy płacić za tą armię aż tak dużo. Rzeczywiście, przydałoby się więcej zarabiać, niestety. Ale problem z większym zarobkiem jest taki, że no, trzeba na to punkciory wydać. Ewentualnie pobudować dodatkowe budynki. Na przykład ten kościół. Tu mamy... Aha, w Bułgarii z jakiegoś powodu mamy naprawdę niską autonomię. Znaczy wysoką w sumie. 58%. Co jest? Czemu aneksacja Bułgarii skończyła się tym, że ich ziemie mają tak gigantyczną autonomię? No cóż, nasz zły, okrutny władca raczej nie jest z tego powodu zbyt bardzo zadowolony. A i handlarze też potrzebują pomocy. Nie, nie mamy na to kasy. Ale tak, rozkażmy zmniejszyć o połowę autonomię w Bułgarii. Powinien nam wzrosnąć znacząco zarobek. Dzięki czemu będziemy lepiej w stanie utrzymywać nasze państwo. Bo teraz tą armią to już był pewien problem. No i możemy wrócić do trillowania żołnierzy. Co nam zeżre bardzo dużą część przychodu. Ale zostało tylko troszeczkę i znowu będziemy mieli armię w pełnej gotowości. Ale dużo manpowera teraz możemy mieć. Ponad 100 tysięcy żołnierzy w zapasie. I 60 tysięcy żołnierzy w polu. Bez żadnych problemów logistycznych. O! I stabilność państwa się zwiększyła po tym, jak zostało zjednoczone. Fajnie. Jedynie co to się buntownicy tutaj greccy chcą pojawić. Ewentualnie szlachta może się też potencjalnie zbuntować, ale to im zajmie naprawdę długo. I w tym momencie możemy spacyfikować ziemię Albanii. Dostaniemy roszczenia na Dalmację, które już w sumie mamy. Adriatyckie porty tak samo już posiadamy. Następnie roszczenia na Bośnię, którą też mamy. I dostaniemy na Chorwację, którą nie zgadniecie także już mamy. O! I teraz dostaniemy najważniejsze roszczenia na Karniole, na terytoria, gdzie znajdują się jeszcze Słowianie południowi i na ziemię, które będziemy musieli zjednoczyć. O, buntownicy się nam pojawili niestety na armii, co jest całkiem wredne z ich strony. Odbudujmy tą armię i za chwilę ich zaatakujemy. W ogóle tutaj, ale wojska z Transylwanii biega w kółko. Transylwania została zaatakowana przez Czechy o Przemków. I ten Przemków znajduje się gdzie w sumie? Aha, bo oni chcą zjednoczyć już resztę Śląska, dobra. Tak, to ma sens. I Transylwania pomaga Ślązakom się bronić.
tym niepodległym. Weźmy technologię dyplomatyczną, która nie ponosiła zbyt dużej kary z powodu braku kolonializmu jeszcze, na szczęście. Poprawiliśmy relacje z Beneventem, spoko. Tutaj możemy Zadar sobie ulepszyć. Również fajnie, dobra. Czas zacząć płacić mniej za armię. No i ta jest wydrillowana, więc nie musimy dalej jej szkolić. Handlarzy, właśnie, cofnąłem. To jest też powodem braku kasy. O właśnie, zdobyliśmy ważny punkt handlowy. Nie, nie zdobyliśmy ani jednego z tych dwóch tutaj punktów handlowych. Ale za to skorowaliśmy sobie prowincję. A, jesteśmy teraz wielką potęgą. Numer 7 w sumie. 600 developmentu. Jest całkiem nieźle. Wielka Brytania ma już prawie 1000. Kurwa. A właśnie, Wielka Brytania powstała. Ale oni to szybciutko idą. No i teraz możemy zacząć Werię konwertować, bo tutaj mamy apostolickie prowincje. Będziemy chcieli pozbyć się ich stąd. Z całej Grecji najlepiej, jakby się udało. Mamy dwóch misjonarzy? Tak, mamy dwóch misjonarzy. Jeden jest chyba z naszych tutaj tych idei, prawda? Nie? Z obrońcy wiary. Co to jest obrońca wiary? A, no tak, z obrońcy wiary. Kurde, czasami to ja naprawdę nie myślę. Tyle w to gram i miałbym nie wiedzieć, co to obrońca wiary. Brawo. Jak tam? 1200 dukatów potrzebowalibyśmy obecnie na instytucję. To dosyć boli. Moglibyśmy zyskać sporo pieniędzy sprzedając ziemię. Więc zróbmy to. Sprzedajmy ziemię, później zabierzmy ją z powrotem. I mamy teraz naprawdę dużo kasy. Przy okazji teraz więcej ziemi mają także chłopi, znaczy mieszczaństwo i kościół. I powinniśmy za chwileczkę być w stanie przyjąć instytucję. W ogóle kolonializm znajduje się już w Wołoszczyźnie, co jest zabawne. Aha! I znajduje się też w większości Europy, bo po prostu my jesteśmy do tyłu w tym momencie niestety. A i wybuchł nam bunt na forcie, więc zaczniemy teraz kasę tracić, bo nasze armie są całkiem drogie w sumie, jak patrzę. 15 dukatów za nie płacimy. Czemu 15 dukatów? Aha, bo te 15% maintenance'u, które płacimy za te elitarne regimenty, to naprawdę sporo. O, ale za to z eventu dużo dostaliśmy. A i złota era Arabii też się rozpoczęła. No, dobra. Rozpoczynamy bitwę z buntownikami. Powinniśmy się ich szybciutko, łatwo pozbyć. No, przyjmijmy kolonializm. I rzeczywiście, Xenxir kolonizuje, to jest pewne. Bo dokonali kolumbijskiej wymiany. A my tymczasem możemy kolejny jakiś edykt, tym razem tolerancji, wprowadzić, ale tolerancji nie chcemy wprowadzać. No i dobra, czas na następne idee. Pytanie, co tym razem wziąć? Na pewno nic dyplomatycznego, bo nasz następca jest dyplomatycznie bardzo nieudaczny. Industrious, nie wiem, może handel? Zobaczymy. Póki co nic nie będę brał i się zastanowimy. Aha, trzeba też przesunąć armię tam, gdzie nie będzie traciła żołnierzy. Najlepiej nad morze w sumie, jak tak teraz myślę. Tutaj do Raguzy. I przestaniemy ich opłacać. Chociaż tutaj jest dosyć niebezpiecznie, bo mógłby nas Korpan zaatakować. On nas nie lubi, ma dużo sojuszników i chyba roszczenia ma jakieś? Nie, nie ma na nas roszczenia. On ma przede wszystkim roszczenia na większość tutaj pozostałych terenów Anatolii, które obecnie posiada Arabia. Dobra, zainwestujmy w dodatkowy zarobek. Niestety zarabiamy sporo, się wydaje, ale nasze wydatki są równie duże. Przede wszystkim forty nas dużo kosztują, bo mamy ich naprawdę dużą ilość, a państwo jest podłużne, więc w sumie te forty są bardzo ważne. Ten fort w Chum nie jest aż taki ważny, można go wyłączyć, bo tu się nikt nie dostanie, niestety może się tu ktoś dostać, jednak mogą się tu dostać, bo niestety ten fort w Belgradzie i w Zagrzebiu są trochę za daleko siebie nawzajem. No i zarabiamy handlowo naprawdę mało kasy. To jest bardzo mały procent całego zarobku. Bo tutaj się wpływy włoskie co ciągle powiększają. Jako nie tylko ulepszają jakieś punkty handlowe czy coś tam, czy budują jakieś budynki, to zawsze będą więcej nam zabierali. Chociaż najwięcej zarabia nam ciągle Transylwania. Włoszczyzna ma tu zaskakująco dużo handlu. 100 handlu jest z Włoszech i ich nie powstrzymamy. Tesalonika ma 68, to możemy im akurat zabrać. Wołoszczyźnie też tak średnio, raczej nie zabierzemy. W ogóle oni mają lepsze bonusy do handlu w tym
regionie niż my, co jest zabawne. Kto nas jeszcze embarguje? Korpan? No to Korpan tutaj chyba niszczy nasz handel. Zgadza się. Ale on u nas praktycznie nie ma handlu, więc raczej nie muszę się tym przejmować. Możemy w sumie embargo im rzucić. O, roszczenia na Torrental zdobyliśmy. I zobaczmy, mamy na rywalu Włochy, więc im powinniśmy rzucić embargo także, żeby więcej handlu sobie zostawić, mniej tracić. W tym momencie nie wiem, czy coś się zmieniło. Wydaje mi się, że nie. Benevent też nam trochę kasy zabiera. Niestety. Ale z eventu dostaliśmy dużo kasy. Antyklerykalizm nam się opłacił. Dobra, pora na technologię na bieżąco dyplomatyczną. I ponownie szlachta weszła w sojusz z Transylwanią tym razem. Jakąś, kurde, zewnętrzną potęgą. Ładnie to. A Transylwania straciła Wyszogród na rzecz Czechów, którzy wzięli jedynie Przemków od samego Śląska mniejszego, co jest w sumie dziwne, że zamiast zjednoczyć resztę Śląska, to wzięli dwie prowincje od Transylwanii. Korupcji absolutnie nie chcemy. Nie chcemy widzieć, co wkurzy mieszczaństwo, którzy byli skorumpowani, no ale cóż, tak być musi. Dobra, weźmy handlarza jako naszego doradcę. On jest też troszeczkę tańszy. No niestety, oni kosztują nas dosyć sporo, ale w sumie teraz zaczęliśmy naprawdę dużo zarabiać, jak przestaliśmy aż tak dużo na armię wydawać, ale jednak trzeba jedną z nich dalej wytrenować. A nie, teraz już nie jest takie absurdalne, chociaż w sumie zarobek nam wzrosło jakieś 5 dukatów. Więc to chyba dlatego teraz jest tak dobrze ekonomicznie. Jeszcze jeden edykt religijny, wszystkie bierzemy. Chcemy mieć jak największą siłę misjonarzy. 11,5 to jesteśmy teraz naprawdę bardzo szybciutko w stanie apostolików przykładowo konwertować. No i punkty nam się militarne zużywają i fajnie by było właśnie grupę wreszcie militarną wziąć. No i też zaakceptować kulturę bułgarską. Więc tak, zobaczmy. Jaką byśmy chcieli wziąć grupę idei militarną? Chyba jakąś pod jakość, bo szliśmy pod jakość w Crusadersach, więc będziemy także w jakość szli. Na pewno nie będę brał grupy ilościowej, bo to nie pasuje do naszego państwa, więc chyba jakość będzie najlepszą rzeczą do wzięcia, bo ofensywnej nie będziemy jakoś specjalnie ofensywni. No i te punkty militarne nie mogą nam się tak zużywać, a w sumie jakbym wziął jakąś inną grupę, nie wiem, tą handlową czy coś tam, no to wtedy byśmy rozbudowywali nasze prowincje właściwie tylko militarnymi punktami, więc zamiast jakości armii, to rosłaby nam ilość armii. Co nie jest aż takie sensowne, jeżeli chodzi o nasze państwo. Więc weźmy te idee jakościowe i od razu jeden perk w nich weźmy. O, i mamy teraz bonus do autorytetu patriarchów, którego i tak mamy 100%, więc ponownie wezmę... A nie, w sumie, a czekaj, już kolonializm już przyjąłem. A mogłem wykorzystać ikonę od instytucji. No ale jednak nie będziemy jej mieli. W tym momencie mamy troszeczkę buntu, więc możemy wziąć tą od unrestu, żeby się nam nie buntowali. O, i od razu spacyfikowaliśmy za pomocą religii naszą szlachtę. W ogóle mamy problemy z zarządzaniem państwa, bo zrobiło się wystarczająco duże, żebyśmy mieli limit tego zarządzania. No i przydałaby nam się pomoc. W sumie najwięcej wpływów obecnie mają patriarchowie, więc chyba nie będziemy chcieli dawać im więcej. A więc zgłosimy się do szlachty i weźmiemy od nich dodatkowe bonusy związane z zarządzaniem. Dzięki temu oddamy im trochę ziemi, ale oni pozwolą nam zarządzać większą częścią, większą ilością terenów, więc taką przykładową Macedonię czy Silistrię będziemy również mogli normalnie zarządzać. Aha, i tutaj powinniśmy wywalić też te edykty. Oh yeah. Pozbyć się tego i tego, żeby kasiory na to nie tracić. No, skorujmy też te dwie prowincje. Korpan zaatakował ponownie Włoszczyznę. Aha, bo chce powiększyć swojego wasala Turów. Mamy więcej produkcji? Tak, mamy więcej produkcji, w którą możemy zainwestować. Ale teraz zarabiamy już naprawdę bardzo dużo. Ło, nasze przychody
wyskoczyły bardzo, bardzo potężnie. A możemy też poprosić Prowansję o pomoc, ale nie potrzebujemy pomocy Prowansji obecnie. A i Transylwania nie może być już naszym rywalem. W takim razie weźmiemy Włoszczyznę. Z jakiegoś powodu możemy wziąć Włoszczyznę. Albo Szwecję, która z nas nie cierpi, ale w sumie nie ma sensu, żebyśmy byli rywalem Szwecji, która jest daleko i nic do nich nie mamy. A, zmarł nam jeden handlarz, to weźmiemy drugiego handlarza od razu. O, i jeszcze podatki tutaj dadzą nam dobrą kasę. Z Transylwanii zdejmijmy embargo, bo nie jest już opłacalne, kiedy nie są naszym rywalem. Jak z tą armią jest? O, już prawie jest w pełni zawodowa. Tutaj Korpan się zdesantował i od razu się cofa. Dziwna taktyka, ale z drugiej strony reszta ich armii była tutaj i zdobyła fort. Więc w sumie idzie im tam całkiem nieźle. Oni mają teraz naprawdę dużą armię. Zapasów żołnierzy nie mają aż tak dużych jak my. Ale za to stojącą armię mają sporo większą. Chociaż my też moglibyśmy mieć taką dużą. Tylko nie wiem, czy to nam się obecnie opłaca, jeżeli chodzi o nasz przychód. Więc w tym momencie będę inwestował właśnie w zarabianie. A armia jakoś taka, która teraz obecnie jest, jest ok. Ta armia Arabii się też potężnie powiększyła. Jakaś wojna domowa wybuchła w Szwecji. Technologię też za chwileczkę będziemy brali. Ideę mógłbym ukończyć, ale chyba wolę mieć na bieżąco technologię. O, Włoszczyzna nie może być naszym rywalem w tym momencie również. Dobra, gro, weźmiemy tą Szwecję. Aha! Szwecja przestała mnie uważać za rywala przed chwilą, więc mogłem nie być ich rywalem, łaskawie, ale zdecydowałem inaczej. W ogóle zobaczmy, jak wygląda tutaj development w naszej okolicy. Bo jak widzicie, niektóre terytoria, na przykład południowe Włochy, w przeciwieństwie do tego, jakie są w prawdziwym świecie, w tym świecie stały się naprawdę bogate i są znacznie bogatsze niż te północne. Bo tutaj taki Rzym jest wspaniałym dużym miastem, czy Siena, czy Ancona, no ale w samym Benevencie, takich bardzo bogatych prowincji, tutaj tuż obok siebie jest 5. Więcej niż w naszym państwie przykładowo. Jak tu patrzymy, o, Słowenia akurat jest super biedna. Transylwania jest całkiem bogata, Włoszczyzna też jest niczego sobie. Grecja jest w sumie całkiem biedna dalej. Jest sporo biedniejsza niż Bałkany, no w sensie te Bałkany tutaj wokół Dunaju. Co jest zabawne. Wzrosła siła jakiegoś lokalnego szlachcica. Moglibyśmy go zignorować, ale wtedy on będzie nam kradł podatki, autonomię. Ale nasz władca jest okrutny, więc możemy go nastraszyć, żeby nie zechciał nic robić przeciwko nam. Jeszcze więcej produkcji. Warsztaty budujemy w państwie. Puglankana, tak, Ancona stała się wasalem Włoch i mamy buntowników u cesarza tutaj. Jak tam cesarstwo się trzyma? W sumie naprawdę dobrze. Jeszcze nic nie zaczęło im przeszkadzać, ale pojawiło się już wiara protestancka, czyli powoli reformacja idzie do przodu, więc zobaczymy, czy uda im się to cesarstwo zjednoczyć pomimo takich przeszkód. Czy damy przywileje kupcom z Transylwanii? Nie dajemy. Jeszcze niedawno bardzo się nie lubiliśmy i w sumie nie jesteśmy już rywalami, ale dalej się bardzo nie lubimy. O, nadszedł czas, by wziąć technologię, ale w sumie nawet punktów jeszcze nie mam do dyplomatycznej i administracyjnej. O, właśnie weszła nowa reforma do cesarstwa. A my jesteśmy niestety trochę do tyłu. Nasz władca bardzo długo rządził, ale niestety nie był zbyt kompetentny. Ledwo mu się udaje trzymać adekwatną technologię. O kurde, Kaukaz został chyba zaatakowany przez arabskie imperium. I jako, że jest naszej wiary, jest, no tak, jest prawosławny, no to wezwał nas na pomoc, no ale przeciwko Arabii nie mamy absolutnie żadnych szans, więc niestety z bólem serca będę musiał odmówić, bo skończyłoby się to, że Arabia by tu przyszła, rozjechała nas i byśmy srogo za to zapłacili. Nawet gdybym wybutował maksymalną armię, nie mielibyśmy nawet połowy tego, co oni, a nasza jakość niestety jeszcze w tym momencie nie jest taka świetna. Mamy bonusy w sumie do piechoty, całkiem niezłe w tym momencie. Ale ogólnej dyscypliny jeszcze super nie mamy. A ja nie mam w ogóle ogólnej dyscypliny wziętej w ideach. Ale jakbym skończył jakoś, to jeszcze bym miał dodatkowo bonus właśnie do dyscypliny i miałbym trochę lepszych liderów potencjalnie. No ale teraz nie jesteśmy na pewno gotowi na walkę z tak wielką potęgą.
Ale cóż, w tym momencie zakończę ten odcinek. Dzięki wam za oglądanie i cześć!